Muszę, słuchajcie, otworzyć okno, bo aż mi się gorąco zrobiło. Tutaj mamy tyle hot moich ulubionych kosmetyków. To są produkty, które doskonale znacie. I też nie będzie komentarzy, że pójdziecie z torbami, ponieważ myślę, że większość kosmetyków już macie. Tak naprawdę będzie takie zwieńczenie minionego roku. Opowiem Wam, dlaczego mi się te kosmetyki sprawdziły i jednocześnie się bardzo cieszę, że mogę zrobić to podsumowanie, ale też troszeczkę stresuję, ponieważ no tutaj naprawdę są takie kosmetyki... No wow, takie esencjonalne i myślę, że z samej definicji to będzie inwestycja, ale również w praktyce, ponieważ te produkty przede wszystkim pięknie Wam powiązują skórę, cudownie ją oczyszczą, delikatnie złuszczą, będą też gadżety urodowe oczywiście i podsumuję Wam, które są najlepsze. Dużo będzie właśnie płatków pod oczy, samoopalacz, pielęgnacja włosów, czyli wszystkie moje topów do top, hiciory po prostu. No i pomadka, o którą zawsze pytacie, także subskrybujcie kanał i zaczynamy podsumować. Jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie, które produkty się pojawią w ulubieńcach, ale zacznę może od tego, które obowiązkowo powinien się pojawić, czyli samoopalacz. To jest kosmetyk, który nam poprawia humor, wysmukla optycznie ciało, nie przesusza, nie robi plam, zacieków, smug. No mnóstwo kryteriów spełnia... No absolutny pozytyw. Ja bardzo lubię ten efekt takiej delikatnie opalonej skóry, ten pigment, który się przegryza z naszym kolorytem i tak idealnie wtapia i naprawdę to wygląda naturalnie. No to oczywiście Revitasan. Tutaj bez dwóch zdań od 2 lat korzystam z tego produktu. To jest samoopalacz w sprayu. Wszyscy jest bardzo wydajny. Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości i przede wszystkim to jest inwestycja we własne ciało. Jak ono wygląda latem, tak też będzie wyglądało zimą, bo tutaj kontynuujemy te letnie miesiące również w zimowych. Fajna aplikacja, no bo ten aplikator faktycznie rozprowadza równomiernie po skórze ciała, uprzednio nakładając oczywiście na rękawice produkt. I mam wrażenie, że on szybko wysycha, więc możecie od razu wskoczyć w piżamę, położyć się, a po nocy macie pięknie opalone ciało. Super efekt. Więc na pewno znajdziecie rękawice, samoopalacz, który można właśnie używać również na skórę twarzy. Macie 2 filmy, gdzie Wam opowiadam o tym, jak aplikować samoopalacz również na dłonie, na stopy, na całe ciało, tak żeby nie było tajemnic, jak to robić. Bo myślę, że w wielu filmach tego często brakuje. Dziewczyny tylko nakładają sobie pach, pach, pach i już wszystko jest super. A ja Wam pokażę tak od kuchni, jak nałożyć samoopalacz, żebyście po prostu nie miały tych plam, zacieków, więc zaufajcie temu, bo myślę, że on jest najlepszy. Także tutaj nic nie muszę podsumowywać, same pozytywy. Ale jest dużo pytań odnośnie pielęgnacji moich włosów. Nawet mój fryzjer ostatnio tak z bliska, prawie pod dupą, sprawdzał końcówki. Mówi, że nie są rozdwojone, wyglądają jak prosto tak naprawdę po wyjściu od fryzjera. Że po 8 miesiącach jest w szoku, jak wyglądają moje włosy. I ja, słuchajcie, zmieniłam pielęgnację totalnie. Właśnie 8 miesięcy temu, myślę, że tak licząc, na tą serię Philip B Forever Shine, to jest ta rozświetlająca. Z uwagi na to, może ja nawet Wam pokażę ten efekt. Właśnie sobie zrobiłam całą pielęgnację Philip B. One są takie jakby dociążone, pięknie się układają, same się wręcz rozczesują przez palce, ładnie lśnią. To jest na pewno efekt, który tutaj z bliska można zauważyć, bo te produkty mają w sobie takie mikroolejki, które wnikają we włosy i to mi właśnie zastępuje olejowanie, czyli no bardzo często też ostatnio zapominałam o olejowaniu włosów, a jak mam tą serię, to w ogóle już tego nie robię. Także mam odżywkę, która mi się już kończy, ale 8 miesięcy to jest i tak, słuchajcie, turbo wydajny produkt. A tutaj mam szampon, który jest w połowie. Także 2 odżywki, 1 szampon i już się, słuchajcie, robi mniejszy wydatek. To produkty są takie topowe, bo Philip B jest takim światowym fryzjerem, który przyglądał się potrzebom kobiet, dbał o skórę głowy i włosy po długości, właśnie stworzył kilka serii. Ja akurat mam tą rozświetlającą, która no przepięknie rozświetla, no tego nie da się ukryć. Te włosy są takie naprawdę wypielęgnowane, także ja Wam polecam. Na PL macie moją zniżkę, minus 20%, więc no jeżeli do końca roku macie ochotę sobie sprawić coś takiego luksusowego, to zdecydowanie Revitasan i Philip B, więc macie 20%. A jeżeli chodzi o kontynuację takiej pielęgnacji, to ja sobie używam takiego olejku zamkniętego w mleczku. Po długości włosów rozczesuję i suszę i powiem Wam, że tyle mi wystarczy, czyli 3 produkty, czasem jakaś wcierka do włosów. No i rewelacja. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Więc teraz szybko przejdę do makijażu. No i tutaj stawiam też luksusowo na daną markę, ponieważ ja po prostu uwielbiam Rodial. Mam mało ich produktów, ale taki, do którego regularnie wracam i to jest taka właśnie baza, jak samoopalacz, czyli podkład do twarzy, to jest ten Skift Lip Foundation i ja mam w kolorze 50 Cheesecake. To jest już moja 2. butelka, 3. mam w zapasie, ponieważ ja wiedziałam, że jak mi się skończy, to będę płakać, więc sobie zrobiłam też zapas z moim kodem i kupiłam mój ukochany kolor. On jest, słuchajcie, taki całoroczny, no bo jeżeli używam samoopalacza cały rok, to automatycznie nie mam problemu z wyborem koloru, więc ten jest, słuchajcie, idealnie żółty, idealnie beżowy, idealnie opalony.
Także ja go sobie mieszam z dowolnym innym podkładem czasami. Takim też moim odkryciem jest Alchemy. I on tak przepięknie rozświetla, natomiast zawsze bazą, albo często też po prostu solą, Rodial. Rodial to też jest, słuchaj, taka luksusowa marka, która łączy w sobie pielęgnację, jednocześnie makijaż. Także to. Natomiast jeżeli chodzi o puder, od wielu miesięcy ja się totalnie zakochałam w Pixi. Ja sobie kupuję ten Beauty and the Blur. On nie ma, słuchajcie, odcienia, jest bardzo uniwersalny. I on tak przepięknie jakby tworzy efekt naturalnie wyglądającej skóry. Cudownie trzyma jakby taki względny mat, czyli takie pół świetliste wykończenie, nie wydziela Wam się dużo sebum. Moim zdaniem on nie jest drogi, jak na to, jak jest wydajny, jaki daje efekt, bo kosztuje około 50 zł. I powiem Wam, że jak ja mam mnóstwo kosmetyków do testowania, to nigdy, słuchajcie, nie biorę już na testy po prostu pudru, no chyba, że sobie kupuję ten Catrice Poreless, on jest najlepszy, ale no ten jest, słuchajcie, cudowny, także ja czasami po prostu nie, mówię, nie potrzebuję żadnego pudru, nie chcę Wam nic polecać, bo ten Pix jest po prostu najlepszy i uważam, że jego się warto trzymać. Coś do oczu, co ostatnio mnie totalnie zachwyciło, to jest tak prosta paletka, jak ją zobaczycie, to co ona pokazuje, przecież takich paletek jest mnóstwo, ale jakość tych cieni, to jak one wyglądają, cena jest, słuchajcie, rewelacyjna, bo ona kosztuje, nie wiem, 20 zł, jest na kobiecej, to po prostu super. Ten cień, najciemniejszy, wykańcza mi kącik, tym sobie robię całą powiekę i koniec. I tak naprawdę później sięgam tylko po ten najciemniejszy jako kreskę i zobaczcie, to jest kreska właśnie zrobiona cieniem z tej palety. Także Wam podlinkuję, jeżeli będzie na kobiecej. Też na kobiecej macie minus 10% do końca roku z moim hasłem Magda 12. Także możecie sobie skorzystać, jakbyście miały jeszcze jakieś takie naprawdę hiciory, które chcecie sobie tam zamówić. No i ostatnia rzecz do makijażu, czyli pomadka, o którą regularnie pytacie. Już nie wiem, ile, słuchajcie, pojawiło się pytań, że tak przepięknej pomadki to dawno nie widziałyście. To jest, słuchajcie, Banana Beauty Queen Bee. Ja nie mam kodu z Banana Beauty, ponieważ aktualnie nie mam z nimi współpracy, ale powiem Wam, że jeżeli traficie u jakiejś dziewczyny właśnie kod u youtuberki, którą oglądacie, to zdecydowanie warto sobie kupić Queen Bee. To jest tak uniwersalny kolor, że po prostu must have moim zdaniem. Także tak szybko przejdę do zapachów, bo to jest takie między makijażem a pielęgnacją, więc pokażę Wam coś, co ostatnio trafiło mi się w takim zestawie. No to ja kocham Nuxa, więc ja jestem po prostu freakiem, jeżeli chodzi o zapach Nuxa i są też osoby, które uwielbiają tą całą serię. Niezależnie od linii, ta taka przewodnia nuta zapachowa mnie zawsze zachwyca. Ja lubię tą wersję Sun, ale też tą Prodigue, nie wiem jak to się czyta, ale jest taki super zestaw z takim właśnie olejkiem do ciała, perfumami, żelem pod prysznic i świecą, którą wczoraj skończyłam. Jest przepiękny, ten zestaw jest w ogóle super na kobiecej, także te perfumy już patrzyłam tak osobno, żeby sobie dokupić. No są cudowne. Właśnie idę sobie na imprezę do dziewczyn, także będziemy pić pierniczki i będzie pachnieć Nuxem. Także no, dziewczyny, cudowny zapach. To jest tak onieśmiewający, tak jednocześnie wyzwalający zapach, taki delikatny, mocny, kobiecy, sensualny. No tutaj się wszystko dzieje. Także jeżeli chcecie być kobietą z pazurem, no to jest, słuchajcie, super zapach. Ja do kompletu Wam naprawdę polecam się wysmarować tym olejkiem. Ja się czuję po prostu jak taka kobieta, która ma taki sukces. To jest, słuchajcie, zapach sukcesu. To jest zapach takiego dobrego poczucia, samopoczucia. Coś sprawia, że ten dzień będzie bardzo dobry. I ja od razu, słuchajcie, wkraczam do pracy, jestem pełna energii, uwielbiam ten zapach. No i jest coś w tym, że zapachy dają takiej energii, kobiecości i takiego dobrego samopoczucia na co dzień. Także myślę, że sprzedałam Wam patent na taki dobry dzień. A zapach, który zachwyca zawsze moją koleżankę w pracy, to jest Valentino. To jest, nie pamiętam, to jest to, nie, chyba to jest ta seria Voyage Voyage? Nie. No nie wiem, słuchajcie, ale no podlinkuję Wam, jak będzie na Douglasie. Bo to jest jeden z takich najnowszych zapachów. Zresztą Valentino, uwierzcie mi, ma tak cudowne zapachy. Ale na pewno nie Dolce Viva, bo jest bardzo mało, znaczy jest po prostu mało trwały, jest kiepski. Ale ten czarny diament taki, taki kryształ, zostaje czarny kryształ damski, jest super. I ten. Także Wam polecam. No i to by było na tyle ulubieńców. Nie, żartowałam. Teraz przechodzimy do pielęgnacji. Ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiejsze tło mi się bardzo podoba. Ta poduszka, świeca migocząca, super daje efekt. Także świeca jest pepko. Ja zawsze ją kupuję. Ona jest bardzo tania, duża i ma takie trzy knoty, także to super wygląda. I sama poduszka i wypełnienie jest Sensei. Także na dziale domowym ją znajdziecie. Rewelacja. Troszeczkę jakbym była w takim, nie wiem, jak w Maroku się czuję. Super to wszystko wygląda. Także dzisiejsza stylówka jest z Reserved. Kuleczka, to jest bestseller. No, także
troszeczkę opowiem Wam o tle i o sobie przy okazji, ale często mnie pytacie, skąd poduszka, skąd świeca, skąd naszyjnik, skąd swetery, także myślę, że w tej krótkiej minutce Wam o tym po prostu opowiem. A kontynuując pielęgnację, w tym roku, tak naprawdę ten rok w ogóle mogę nazwać rokiem płatków, bo i pod oczy, i do skóry twarzy. Muszę Was trochę zarazić tymi płatkami. Ja wiem, że oczywiście już pod oczy to myślę, że nie ma chyba takiej osoby, która ogląda mnie i nie ma płatków pod oczy. A jeżeli jest, no nie przyznawajcie. Także płatki pod oczy to jest, słuchajcie, produkt, który ja uwielbiam, który rewitalizuje skórę pod oczami, który nas odmładza. Ale pacy do twarzy przecierają nam skórę na przykład po nocy. Jeżeli nie chcecie używać wody, to jest świetne rozwiązanie. Dodatkowo macie tutaj pac nasączony, czyli płatek nasączony tonikiem. I to jest taki kosmetyk, który nam bardzo ładnie odświeży skórę, dosłownie w kilka sekund. Także mamy wersję z propolisem i moje ukochane z azulenem. Zresztą widać po zużyciu, że ja ich chyba najwięcej używałam. O, zobaczcie. I mamy tutaj Real Barrier z azulenem. No i to są, słuchajcie, takie płatki, które przede wszystkim sprawiają, że macie skórę odświeżoną, macie tutaj ekstrakt z rumianka, który bardzo łagodzi skórę, no ten sam azulen jest taki właśnie antyseptyczny, a dodatkowo ten płatek tak cudownie odświeża skórę, ma takie wypustki, które jakby wyciągają te zabrudzenia, ładnie przecierają skórę twarzy, a jednocześnie nie pilingują jej za bardzo, tylko tak po prostu odświeżają. No i propolis. Propolis to jest, słuchajcie, taki składnik, który przede wszystkim jest świetny do cery problematycznej. Bardzo ładnie leczy skórę, która ma uszkodzoną barierę hydrolipidową, ponieważ pięknie ją regeneruje, zmiękcza na skórek. No i faktycznie teraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy używamy kwasu retinolu, no super rozwiązanie, także to są takie moje dwa ukochane pacy. Ale coś dla fanów Piunkankula, pojawiły się nowe, które sobie teraz aktualnie testuję. I zachwyciły mnie tą esencjonalnością, bo są jednocześnie mokre, ale takie idealne, żeby przetrzeć skórę i nic Wam nie kapie z tego płatka. Ale najbardziej mnie zachwyciło to, jak jest puszysty i jak jest duży. On po prostu przeciera Wam skórę twarzy, zostaje Wam tej esencji na szyję i na dekolt. Rewelacja, te płatki są super, to opakowanie później możecie sobie wykorzystać na coś innego albo sobie zrobić samą płatki. Także dla mnie, słuchajcie, powiem Wam, że fantastyczne koreańskie rozwiązanie, bo to jest coś nietypowego w pielęgnacji, także pewnie mi przyznacie rację, że zainteresowały Was płatki. To może być naprawdę fajne rozwiązanie, zwłaszcza w pielęgnacji porannej. A kontynuując jednocześnie pielęgnację poranną i wieczorną zwłaszcza, bo pewnie płatki pod oczy Wam się kojarzą z wieczorem. Pokażę Wam dwa moje ukochane, które w tym roku podbiły zdecydowanie moje serce i ja Wam powiem dlaczego za chwilkę. Przede wszystkim ujędrnienie. Ujędrnienie szukajcie w jadachu i za każdym razem, to pewnie potwierdzicie w komentarzu, jak się mnie pytacie, Magda, płatki ujędrniające, hasło, klucz, daj, kupię, to po prostu zawsze Wam linkuję jadacha, bo one dają taki efekt podniesionego oka po prostu. Jak macie zmęczone, potrzebujecie liftingu, nałóżcie sobie jadacha. Tutaj mamy ekstrakty z czerwonych owoców, macie żeńszeń, granat, malinę, truskawkę. Coś, co przede wszystkim Wam ujędnia skórę i to są też takie, ja zawsze nazywam takie odświętne płatki, bo one przepięknie wyglądają i tak inaczej na oku. To jak zdejmujecie, to macie naprawdę takie ujędrnione. Ja używam dużo płatków, a te zawsze robią na mnie taki efekt wow. Podobnie jak te najnowsze Zhejiang. Zielone i różowe są ok, ja bardzo je lubię, ale te naprawdę przepięknie napinają skórę pod oczami. Dają taki efekt wypoczętego oka i faktycznie powiem Wam, że ta lawenda uspokaja skórę pod oczami. Także te płatki są naprawdę super, to jest takie moje ukochane trio. Dlaczego trio? Bo jeszcze w tym podsumowaniu brakuje Sunewu. Sunew Was też bardzo zaciekawił, to są płatki dedykowane pielęgnacji całonocnej. Słowo klucz, całonocna pielęgnacja, bo możecie te płatki nałożyć, czy ja Wam nie pokażę jak one wyglądają, bo ja je po prostu wczoraj zużyłam, trochę szkoda, bo mogłam powiedzieć, że jeden płatek zostawić, ale ja robię takie, słuchajcie, podsumowanie tych płatków, no i chcę sobie trochę potestować nowych, ale ten na przykład mam w zapasie 3 opakowania. Trochę poleciałam, słuchajcie, z tymi wyprzedażami, Black Friday i tak dalej. Dwie parę sobie kupiłam na Superfarm, bo były w fajnej cenie, a później w Sunewie sobie kupiłam dwa takie duże zestawy. Czyli chyba mam 4 opakowania, nie wiem, może 3, może jedno sobie zamówiłam, no nieważne, ale słuchajcie, ja po prostu lubię zapas tych płatków, one są super i faktycznie możecie je zdjąć rano. Także one nie przesuszą Waszej skóry, tylko wręcz przeciwnie, będzie taka fajna napięta. Także płatki to jest, dziewczyny, must have.
Tego i na makijaż wieczorny najbardziej mi się w ostatnich miesiącach sprawdziło masełko Hygge. Na ten kosmetyk Wam chciałam zwrócić uwagę, ponieważ tutaj mamy kilka dosłownie składników, które przede wszystkim bardzo delikatnie odświeżają skórę, ją złuszczają, a przede wszystkim sprawiają, że ona jest taka wypoczęta już na etapie do makijażu. Tutaj mamy ekstrakt zielonego jabłka, ekstrakt zielonej papaji, który przepięknie złuszcza. Mamy, słuchajcie, ekstrakt z drzewka herbacianego, które przepięknie działa antyseptycznie, odkażająco. No i oczywiście zielone winogrono, które ujędrnia. Muszę Wam powiedzieć, że od kiedy testuję ten kosmetyk, naprawdę mam taką dużą też przyjemność demakijażu. Ja lubię ogólnie demakijaż, bo lubię sobie wykonywać taki masaż skóry, więc olejki, masło są świetne. A to w połączeniu z wodą tworzy taką fajną, delikatną emulsję. Bardzo lubię ten kosmetyk, więc jeżeli szukacie naprawdę takiego dobrego koreańskiego masełka, co Wam też zastąpi, troszkę odświeży ten temat, jeżeli chodzi o na przykład Hamish All Clean Balm, to zdecydowanie Hygge. Powiem Wam, że rewelacja, a tak wracając do tematu w ogóle La Rose, macie 10% rabatu na cały asortyment, uwzględniając również produkty już przecenione, także się mega opłaca. A te płatki z propolisem, słuchajcie, długo były niedostępne potem, jak Wam je pokazywałam, myślę, że je po prostu wykupiłyście. Ale także jak chcecie sobie zrobić zapas albo na nie polowałyście, kliknęłyście w powiadomienia, to teraz z kodem rabatowym możecie mieć je taniej. No i słuchajcie, skóra oczyszczona, serum, a może najpierw kwasy. O, to jest, słuchajcie, ważny temat. Bardzo mi się spodobało to serum z Rodiala, czyli również kontynuacja tej marki w pielęgnacji złuszczającej. Tutaj mamy witaminę C, kwasy. I to jest taki tonik całoroczny moim zdaniem. On przepięknie po prostu złuszcza. Dużo witaminy C ma w składzie, więc faktycznie też rozświetla skórę. No i dzięki temu macie wrażenie, że ta skóra jest taka odświeżona. Ja łączę retinol i łączę kwasy, nie tego samego dnia, tylko w różne. Więc o kwasie, znaczy o retinolu posłuchacie w kolejnym filmie takim podsumowującym takie Cosi perełki, bo na Cosi Belly są różne takie marki, które bym chciała też podsumować i właśnie tam porozmawiamy sobie o retinolu, ale jeżeli chodzi o takie delikatne kwasy, od których możecie zacząć, to zdecydowanie Rodial i ten, no przyznam Wam się, ten kosmetyk mi się już marzył 2 lata, jak od kiedy byłam w ciąży i zobaczyłam, że się pojawił na PEL, mówię, szkoda, że nie mogę użyć, bo naprawdę miałam na niego bardzo dużą ochotę. Dziewczyny go strasznie chwalą. No i faktycznie coś w tym jest, że on jest taki, taki efekt wow, taki wypoczętej skóry, taki gładki, tak jak nakładacie podkład, to macie ochotę dosłownie nałożyć go odrobinę. No i wtedy pojawia się Skin Lift Foundation. Odrobinka, jest fajny, kryjący, a delikatnie taki rozświetlający i sprawia, że po prostu ten makijaż wygląda naturalnie. No ja naprawdę nie wyglądam, jakbym miała dużo makijażu, a ta skóra jest taka wygładzona, ta faktura mi się podoba. Więc od razu Wam zdradzę patent na Super Serum. Wiem, że Basic Lab to jest taka marka, która się już pojawia wszędzie, wyskakuje dosłownie z kapelusza, ale też jest, słuchajcie, dobra rzecz, ponieważ oni mają cudowne składy. To nie jest firma, która płaci za reklamy. Ona się po prostu chce pojawić. Chcę, żebyście wiedziały o niej, a te składy są tak cudownie tworzone. Ja obserwuję markę Basic Lab od 2 albo 3 lat i zawsze wracam do serum z witaminą C i teraz widzę to podkręcenie w tym serum, które mam, że one naprawdę, jak nakładacie na skórę, to jest takie wow. Dla mnie to serum jest chyba najlepsze, jakie ja używam z witaminą C. Tutaj mamy to najwyższe stężenie 20%. Wydaje mi się, że jest różnica między tym 15 a 20. To mi chyba bardziej służy. Jakoś tak od razu rozświetla, daje taki efekt wow na skórze. Także to bym Wam polecała. Jest naprawdę super. A dwa kremy, które bardzo lubię, to zdecydowanie Recibo i Cosrx. One się różnią konsystencją, zastosowaniem. Recibo Flower Power jest fajne pod makijaż. Zobaczcie, ja już jestem w połowie. Ja regularnie używam tego kosmetyku. Mam jeszcze jeden w zapasie, no bo podoba mi się konsystencja. Ja nie znam drugiego innego takiego kosmetyku, chyba że Skintre. Skintre, ten krem, bardzo fajny. Notabene one mają podobne konsystencje. Ten jest troszeczkę lżejszy. Także super do ser tłustej, mieszanej właśnie pod makijaż. A na noc zdecydowanie Cosrx z ceramidami i to jest kosmetyk, który mi towarzyszył przy okazji Dermapenu, ponieważ przepięknie odbudowuje barierę hydrolipidową, wypełnia i tutaj mamy bardzo krótki, prosty skład. No i te ceramidy, słuchajcie, te ceramidy to jest cement międzykomórkowy, które przepięknie odbudowują skórę, wygładzają, odmładzają. Ma cudownie welurową konsystencję. To nie jest tłusty krem, to nie jest ciężki krem, to jest właśnie krem idealny, więc super. I dwa filtry. Tym razem skupię się na polskich. W podsumowaniu Cosi pokażę Wam dwa europejskie, no super, tak naprawdę takie, które są znane na całym świecie. Ale tutaj tym razem się skupię na tych polskich, czyli Bielenda satynowe krem ochronny. No wow.
Mam go teraz przez ostatni właśnie miesiąc, używałam praktycznie tego, właśnie go kończę. Zaczęłam go używać latem, potestowałam sobie, a teraz nagle po niego wróciłam i okej, okay, super, to jest bardzo, w ogóle on ma cudowny skład. Cudowny skład, bardzo odżywczy, jednocześnie ma lekką formułę. Też mi pisałyście, że nie macie lepszego. Bo ostatnio nakładałam go w jakimś makijażu, tym chyba świątecznym, i też pisałyście, że po prostu to jest wasz must have. To jest najlepszy z polskich kremów ze SPF-em, także bardzo wam polecam. No i Teen Sunscreen Recibon. To jest taki filtr z pigmentem, który jednocześnie wyrówna waszą strukturę skóry, ale też dla osób takich, które nie chcą za dużo makijażu nakładać, to on przepiękny ma pigment, on tak jakby zastyga. No super się, słuchajcie, zgrywa z moim makijażem, w ogóle jej nie przetłuszcza. Nakładam go sporo, odpowiednią ilość i bardzo ładnie chroni. Także mam jeszcze jedną, dwie butelki w zapasie, bo ja sobie zawsze robię taki zapas. Jak mi coś pasuje po dwóch tygodniach, ok, jest promka, muszę sobie go zamówić. Także super, to jest kosmetyk, który bardzo lubię. A jeżeli chodzi o taką kontynuację, trochę pielęgnację pod oczami, to ja też wam zdradzę taki szybki patent. Nałóżcie sobie, oczyście skórę twarzy, nałóżcie tonik, serum. Ja używam tego boostera, żaden inny booster mnie tak nie zachwycił, on ma coś w sobie, słuchajcie, to taką fajną formułę, nakładacie płatek pod oczy, on trzyma to nawilżenie, jeszcze tak fajnie, mam wrażenie, się lepiej tak wchłania ta esencja z płatka, no jest efekt wow, powiem wam, że ja naprawdę czuję różnicę, ja w ogóle nie mam najmniejszego zasinienia pod oczami, nawet jak się nie wyśpię, kładę się o drugiej w nocy, bo oglądam Good Girls, no to będę kończył już Good Girls, także szkoda, super serial, to mam taki efekt wyprzętego oka. Nakładam sobie płatki pod oczy, tak trzymam sobie do tej północy, tak z godzinkę, pół godzinki, no tak zależy, albo sobie sunew nakładam. Czasami potrafię zrobić tak, że o 20 nakładam na przykład te, mija godzinka, zdejmuję czy tam pół godziny i jest na przykład 23, przylepiam sobie sunew i już idę spać. Także ja, słuchajcie, potrafię dwie pary płatków pod oczy nałożyć nawet wieczorem. Także ten booster z cream jest fantastyczny, jest mega, to jest sztos, to jest naprawdę sztos. To jest chyba najlepszy produkt, jaki używam pod oczy. Wow. Super, przebił Basic Lab, zdecydowanie przebił Basic Lab. I coś, słuchajcie, na wypryski. To jest coś, co mnie ratuje na tana i to zauważyłam, że nam się obojgu sprawdza, czyli By Wish Trend, to jest ten z kwasem, taki żel, on jest bardzo duży, dlatego super dla całej rodziny. Jak macie nastolatki w domu, to też fajne, bo sobie nałożycie na niedoskonałość i ona po drugim, już na drugi dzień tak naprawdę jej nie ma. Jest bardzo, bardzo zniwelowana, prawie ponad 70% myślę, więc to jest taki mój must have. I bardzo często mam takie ważne nagrywki, o których nie widać na kanale, muszę jakiś dodatkowy materiał tworzyć. Super, pojawia się coś na twarzy i wtedy mam ten żel. Naprawdę rewelacja, bardzo fajny. Też zapiszcie go na Leros, bo tam jest właśnie ta marka By Wish, która taka bardziej rozbudowana. No i teraz przejdziemy szybko do podsumowania gadżetów. Szybko wam powiem o ciele, ponieważ już ten temat poruszałam w ulubieńcach ostatnich, szczotka. Ja widzę ogromne zmiany, miałam naprawdę duże problemy z celulitem. Ja generalnie partiach ud, brzucha to może nie, bo tam mam taką fajną, jędrną skórę, ale jeżeli chodzi o uda, no muszę nad tą partią skóry pracować, mimo że tego może nie widać w filmach, ale ja mam taki dyskomfort trochę. Trochę mi się ta faktura skóry nie podoba, więc cały czas, słuchajcie, zasuwam wieczorem szczotkowanie na mokro, chyba że zapomnę, to wtedy nakładam sobie olejek na uda i oglądam serial. 10 minut, 5 tu, 5 tu, albo nawet nie, ja po 3 minuty, słuchajcie, no nie szalejmy. I mam wyszczotkowane ciało. Rewelacja, rewelacja, efekt, fajne, ujędrzone ciało. Słuchajcie, ja mam 31 lat jeszcze, ale uważam, że nie ma, słuchajcie, późnego momentu, żeby zacząć. Trzeba po prostu szczotkować, to się jakby taki zrobi nawyk z tego. Trzeba, słuchajcie, szczotkować ciało. Daje fajne efekty w ciąży, po ciąży, kiedy macie problem duży z celulitem. Także na mokro polecam wam bardziej szczotkować. No i chyba, że nałożycie sobie olejek. Super efekt. Także tutaj zamykam temat ciała. A teraz przejdę do pielęgnacji twarzy. Ja mam, słuchajcie, aż 3 gadżety, ale tak szybko ją mówię. Jest taki najbardziej uniwersalny sprzęt, który wam ujędrni skórę, nawilży, bardzo ładnie oczyści, to jest Be Glossy, to jest produkt Beautifly. Jak wiecie, tak naprawdę można powiedzieć, że jestem ambasadorem tej marki, tak samoistnie to się, słuchajcie, zadziało, bo zaczęłam testować jeden produkt, drugi i faktycznie ja widziałam różnicę jakby w gęstości mojej skóry, i w pielęgnowaniu. Uważam, że w ogóle powinno się używać takich produktów w domu, takich właśnie, to nawet gadżet, to jest takie must have, jeżeli chodzi o pielęgnację, bo to podbija wam efekt. Jeżeli kontynuujecie te zabiegi, to naprawdę widzicie długofalowe efekty, więc to jest
takie urządzenie, które wykorzystuje prądy EMS, czyli takie mikroskurcze skóry twarzy. Mamy nawilżanie, tryb nawilżania może się używać codziennie. Mamy pobudzanie syntezy kolagenu, więc automatycznie ta skóra Wam się zagęszcza. Macie światło fotonowe, które odmładzają, rewitalizują skórę, wyciszają i jednocześnie sprawiają, że skóra jest bardziej ujędrniona, także to jest takie najbardziej uniwersalne. Coś, do czego się trzeba przekonać, a tak naprawdę trzeba bezpiecznie używać w domu. Nie każdy, uwierzcie mi, nie każdy będzie umiał używać Dermapenu, mimo najszczerszych chęci. Trzeba mieć dużo samą kontrolę nad tym, jaką macie higienę w łazience, jak podchodzicie do zabiegu, jakich później używacie produktu, bo mam, słuchajcie, koleżankę, która... Tak, to będę używać, no super ten temat, wow, no ja już słyszałam od wielu osób, że super efekty. Ja mówię, okej, okay, tylko pamiętaj, że ty nie będziesz używać filtrów, pamiętaj, że ty nie nałożysz tego kremu rewitalizującego, więc Dermapen i na przykład ten z ceramidami Coceryx jest rewelacyjnym duetem, ale pamiętajcie, że to musi być samodyscyplina, ponieważ jak używacie Dermapenu, a to jest mikro nakłuwanie skóry, to penetrujecie ją, tak, nakładacie ampułkę, używacie igły jednorazowej, a później musicie, słuchajcie, chronić skórę, nakładając właśnie filtry, więc to dla mnie, słuchajcie, taki must have. Ja jestem osobą, która dla mnie absolutnie nie ma problemu, że nakładać filtr. To nie jest dla mnie kara, a wręcz przeciwnie, fajnie, bo te filtry są naprawdę super, nie zaburzają mojego makijażu, wręcz przeciwnie, często go utrwalają. No i przy Dermapenie musicie pamiętać o takich rzeczach, także to jest super, ale no mówię Wam z perspektywy osoby, która po prostu jest bardzo w tym jakby... regularna, tak? Więc ja sobie raz w miesiąc robiłam Dermapen, później zaczęłam stosować retinol i kwasy i na ten moment jakby mam wyciszenie od Dermapenu, a później sobie, słuchajcie, będę kontynuować tą pielęgnację, także ja już jakby zrobiłam sobie taki zabieg półroczny, za chwilę do niego wrócę z powrotem, myślę, że tak od lutego, przestanę używać retinolu, więc wtedy będę mogła, bo pamiętajcie o tym, że nie robimy tak, że używam Dermapenu, jeszcze później podam retinol, nie, skóra musi się, słuchajcie, przez 30 dni zregenerować po takim zabiegu, a retinol, żeby odczuć efekty, musi się nakładać tak naprawdę co kilka dni, co drugi, codziennie, to już w kwestii jaką sobie wybudujecie tolerancję na retinol, więc daję taki szybki tip. I ostatnim gadżetem, który Wam chciałam pokazać, to jest laser, słuchajcie, do skóry twarzy, ale to jest taki laser, który jednocześnie nie wiem jak to nazwać, to jest, słuchajcie, technologia IPL, która jest przepięknie rewitalizująca. Jeżeli ja w ogóle najbardziej lubię w tym urządzeniu to, że on rewitalizuje skórę, czyli jego wykorzystuję głównie do skóry twarzy i przeszłą serię zabiegów pod pachami, na nogach i na okolice bikini. Jeżeli chodzi o depilację, pachy super, nogi super, bikini u mnie nie za bardzo, bo mam wrażenie, że te włoski są za oporne na domowy sprzęt, ale jeżeli chodzi o twarz, ma głowicę chłodzącą, ruchomą w ogóle głowicę, tą nasadkę Ice Cooling, która przepięknie, słuchajcie, chłodzi podczas zabiegu, także to jest sprzęt, na który warto zainwestować, bo nie musicie wychodzić z domu, a macie tak naprawdę gabinet obok, w łazience. Super sprawa. Także Beautyfly daje Wam tą możliwość. Nie mam kodów rabatowych do Beautyfly, bo zawsze mnie o to pytacie, oni bardzo rzadko robią jakiekolwiek promocje, ale i tak, słuchajcie, dziewczyny, warto mieć ten sprzęt, warto sobie odłożyć i faktycznie mieć te wszystkie produkty w domu, bo jak nałożycie serum, to od razu Wam super przewodzi prądy, możecie pielęgnować skórę pod oczami tymi produktami, rewelacja, także niebo a ziemia, dziewczyny, jak wyglądała kiedyś moja pielęgnacja, a jak wygląda teraz, jak świadomie dobieram sobie produkty, jak regularnie używam SPF-ów, no zdecydowanie widać, dziewczyny, różnicę i warto, ja po prostu powiem, że warto. Także mam nadzieję, że wytrwałyście w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że to wszystko wyszło sprawnie, przyjemnie, czyli była pielęgnacja włosów, twarzy, ciała, gadżety, zapachy, makijaż. Dużo, słuchajcie, w tym, ale to jest takie podsumowanie moich topów. Także się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.